Po takim wstępie może być już tylko lepiej. Chodziło mi tylko o to, że nie było. Zaprosicie mnie jeszcze, co? Dobra. To dzisiaj zacznę trochę, nie, bardzo miękko. Nie będzie technicznie. Będzie o mojej ulubionej odpowiedzi na każde pytanie w IT, czyli to zależy. Co śmieszne, jak sobie trochę pogooglacie, okazuje się, że to nie jest tylko w naszej branży taka uniwersalna odpowiedź na prawie każde skomplikowane pytanie. Prawo, psychologia, medycyna, etc., etc., etc. Oni również uważają, że ta odpowiedź jest obecna w ich branży i to jest uniwersalna odpowiedź na każde pytanie. To co ja chciałbym dzisiaj wam pokazać, jak zademonstrować, że ta odpowiedź to tak naprawdę początek dalszej dyskusji, ponieważ odpowiedź to zależy na jakiekolwiek pytanie, nie ma zakończyć dyskusji. Od kogokolwiek ją usłyszycie, to nie jest kwestia tego, że ktoś chce uciąć dyskusję i to wszystko. To jest tak naprawdę zaproszenie do dalszego dialogu. Nie jest istotne, że to zależy. Oczywiście, że to zależy. Pytanie tylko, od czego zależy. Kolejne pytanie jest, ponieważ zmiennych jest wiele, mnóstwo, jakie one mają wagę? Co jest bardziej istotne? Co jest istotniejsze? Ja się cieszyłem, jak pierwszy raz mogłem odpowiedzieć na to pytanie, to zależy, z uśmiechem na ustach, ponieważ wielokrotnie taką odpowiedź też słyszałem. No ale okej, dobra, no to przejdźmy sobie do kilku przykładów. Przykłady są z różnych obszarów programowania, zarówno trochę kodu, trochę architektury, trochę project managementu, w każdym razie wszystko, co już gdzieś widzieliście. Na pewno nie uda mi się przejść przez wszystkie pytania, bo zakładam, że nawet jedna osoba tych pytań ma więcej niż można by było zapewnić wszystkie te prezentacje. Kwestia jest tylko tego typu, jak odczarować tą odpowiedź i co z nią zrobić dalej. Okej, no to mamy pierwsze proste pytanie. To jest kawałek kodu, który mi się podoba. Ktoś powie, że to jest kawałek kodu, który trzeba robić. I mamy jeszcze coś takiego. Który jest najlepszy? Oczywiście. Zgadzam się. No nie do końca. No jak to standardowo bywa, to zależy. I teraz pytanie, od czego zależy? Od tego, jaki projekt robię. Jeżeli go robię sam, cokolwiek wybiorę, mogę przeplatać nawet te rzeczy, nie ma to najmniejszego wpływu. Ja tylko będę czytał ten projekt. Jeżeli projekt jest krótki, tym mniejszy problem jest z tym, jakiego dokonam wyboru. Dlaczego? Jeżeli projekt trwa krótko, czyli załóżmy, ta definicja krótko to jest mniej niż pół roku, większość informacji mam w głowie. Większość istotnych informacji mam w głowie. Natomiast kiedy się rzeczywiście przydaje ustandaryzować coś takiego? Jeżeli pracujemy nad projektem, który liczy 5 i więcej osób, ba, przy 2 już warto się zastanowić nad wybraniem tego. Czy ważne jest, co ja wybiorę? Nie. Ważne jest, żebym coś wybrał i się tego trzymał. Jest wiele zmiennych, wielkość projektu, czas życia tego projektu, ile osób nad nim pracuje, co już mamy w projekcie, to są zmienne, od których zależy moja odpowiedź. Okej, to teraz tutaj było trochę kodu, trochę z innej bajki. Klient ma zawsze rację. Jest taki fajny film na YouTubie, gdzie spotyka się menadżer, deweloper i klienci. I klienci definiują wymagania. Mówią, co chcą. Deweloper co chwilę wrzuca jakieś ale i jest ucinany. Pytania ze strony menadżera padają takie. Czy uda się to zrealizować? Oczywiście. Czy spełni to oczekiwania, czy zrealizujemy to, co klient chce? To, co klient nam właśnie przedstawił? Oczywiście. Czy dana funkcjonalność zrobi to, co klient nam opisał? Jak najbardziej.
Czy myślenie menadżera jest w tym momencie niepoprawne? Kiedy ludzie do nas przychodzą, czy to jest klient zewnętrzny, czy robimy oprogramowanie wewnątrz firmy, jakiegoś tula dla innych deweloperów, kiedy oni przychodzą do nas z wymaganiami, z prośbą, żebyśmy im ułatwili ich życie, kiedy zauważają problem. To nie jest tak, że pewnego dnia się budzą i dochodzą do wniosku, że wydamy kupę pieniędzy na jakiś projekt IT. Tu jest jakaś potrzeba. Jak pewnie sobie zdajecie sprawę, programiści są drodzy. Im większy projekt, tym większe pieniądze trzeba na niego wydać. Więc ta osoba, która te pieniądze wydaje, z pewnością zastanowiła się przed podjęciem tej decyzji. Ta osoba, grupa osób wie, że oni czegoś potrzebują. Przychodzą do nich, więc tak, z punktu widzenia, jeżeli tak popatrzymy na tą sprawę, to tak, klient wie, że coś chce. Wie, że ma potrzebę, z której realizacją my jesteśmy mu w stanie pomóc. Okej, no to drugie bardzo mocne przekonanie, to od tego dewelopera, który mówi ciągle ale. Klient przychodzi do nas z prośbą zmiany, nie wiem, jakiegoś przycisku, przestawienia go i tak dalej, i tak dalej. Część deweloperów bezrefleksyjnie dochodzi do wniosku, dobra, to jest tylko zmiana koloru, dobra, to jest tylko przeniesienie go w inne miejsce. I tutaj nie mamy, czasami nie mamy problemu z podążaniem za wskazówkami klienta. A teraz z drugiej strony jest jakaś funkcjonalność, która nie pasuje nam do kodu. To jest niesamowite. Po prostu stworzyliśmy kod w taki sposób, że nam się to wszystko nie spina i jesteśmy w stanie z klientem, z osobą, która chce tą funkcjonalność, kłócić się, dlaczego ona nie ma racji bytu. Używamy argumentów, że to były twoje wymagania wcześniej, zrealizowaliśmy to tak, tak, tak i teraz wychodzisz nam z taką funkcjonalnością, która po prostu nie pasuje. Nie została przewidziana, nie została nigdy wspomniana, więc nie jesteśmy na nią przygotowani. Czasami również klient do nas przychodzi z funkcjonalnością i z racji tego, że deweloperzy po pewnym czasie stają się ekspertami, okej, może nie światowej klasy, ale mają sporą znajomość domeny, w której pracują. I jesteśmy w stanie zrozumieć, co klient chce, dlaczego to chce, z tym, że często klient, patrząc na aplikację swoją, patrząc na usługę, którą realizujemy, już przychodzi z pomysłem, jak on tą funkcjonalność swoją nową by w to wkomponował. To jest okej, ponieważ jego rozumienie to jest to, co widzi. Nieważne, czy to jest UI, nieważne, czy to jest jakaś zwrotka, jakiś wynik działania tej aplikacji. On to widzi i w to chce wpleść nową funkcjonalność. My z racji tego, że wiemy to, czego on nie widzi, wiemy, jak to działa pod spodem, proponujemy mu jakieś inne rozwiązania. Ewentualnie machamy ręką i mówimy, no dobra, oni nie wiedzą, czego chcą, zrobimy to, będzie dobrze. Ani jedno zdanie nie jest zawsze prawdziwe, bo raz jeszcze, odpowiedź to zależy. Nawet z tym głupim przyciskiem, o którym mówiłem na samym początku, ten kolor przycisku, to nie zawsze jest taka trywialna zmiana. Kolor robi różnicę. Jeżeli kolor jest czerwony, to się go obawiamy. Jeżeli jest niebieski, no to już trochę nas bardziej przyciąga, ewentualnie kojarzy nam się z Facebookiem i też go unikamy. Więc nawet takie trywialne zmiany wcale nie muszą, nie musimy ich pakować do worka, że klient ma zawsze rację. Od czego zależy, czy klient ma rację? Jeden, klient ma potrzebę. Każda aplikacja ma albo zarabiać pieniądze, albo je oszczędzać. Więc siłą rzeczy wychodzi na to samo. Klient chce mieć więcej pieniędzy, jest skłonny ponieść koszty, żeby tych więcej pieniędzy mieć. To jest oczywiste, to jest biznes. I
Od czego zależy, czy my bezrefleksyjnie zrealizujemy wymaganie klienta, czy może zaproponujemy mu coś innego. Od tego, czego on tak naprawdę chce. To nie jest problem zmienić kolor, przenieść coś, dodać pewną funkcjonalność. Jeżeli piszemy aplikację, jesteśmy wszystko w stanie zrealizować. Kwestia jest tylko, jak dużo czasu nam to zajmie. Więc pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, klientowi właściwie, osobie, która chce tą funkcjonalność, po co? Dlaczego chcesz to zrobić? Czasami zdarza się, i to już po wielu rozmowach, które ja sam odbyłem, czasami zdarza się, że klient mnie przekonuje. Rzeczywiście, może nie jesteśmy w kodzie przygotowani, może trzeba dużo przepisać, ale ma to sens. Czasami ja jestem w stanie klienta przekonać, że dana funkcjonalność nie jest mu potrzebna. Dlaczego może mu nie być potrzebna? Ponieważ celuje w bardzo wąską grupę ludzi. Nie wiem, z 10 milionów on celuje w 10. Z drugiej strony te 10 może mu przynosić najwięcej dochodu. Więc ja mogę nie mieć racji. Warto jest zadawać takie pytania, ponieważ dzięki takim pytaniom zaczynacie lepiej rozumieć tą domenę. Jeden, to się przekłada na to, że jesteście w stanie dobrze klientowi podpowiadać. Dwa, po pewnym czasie on sam zacznie was słuchać, ponieważ będzie widział, że rozmawia z kimś, kto rozumie jego potrzeby. Trzy, jak zaczniecie rozumieć te potrzeby, zaczniecie również przekładać na kod. A to już jest kolejna korzyść, jeżeli to będzie w kodzie, macie dokumentację. Przyjście nowych pracowników będzie dużo mniej kosztowne, transfer wiedzy będzie dużo szybszy. Odejście istniejących pracowników będzie mniej bolesne, ponieważ wiedza z wami zostaje. Więc ani tak, ani tak. To zależy. Kolejne ciekawe pytanie. Waterfall. Nie wiem, czy ktoś z was pracował kiedyś w Waterfallu? Okej. Fajnie było? No, udało się? Okej, udało się. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Dlaczego Waterfall jest taki fajny? Bo mam cykle, to znaczy mam fazy projektu. Najpierw robię to, zajmie tyle. Później robię to, zajmie tyle. Później zrobię to, zajmie tyle. Nie mam żadnych niespodzianek. Po fazie analizy, projektu, ja wiem, jak ten kod ma wyglądać. Co mi to daje? To jest niesamowicie potężna rzecz, potężna wiedza, która pozwala nam później zatrudnić rzesze dobrych informatyków, ale niekoniecznie najlepszych, żeby oni zrealizowali to, co zostało przeanalizowane i zaprojektowane. Podążają według czegoś, co jest już określone, zdefiniowane. I na etapie implementacji, zakładając, że nam nic nie wyjdzie po drodze, ilość programistów może wpłynąć pozytywnie na tempo dostarczania projektu. Jestem w stanie lepiej zastanowić się, czy okej, tutaj nam się trochę faza przesunęła, czy jestem okej z przesunięciem, czy może zainwestować trochę więcej pieniędzy, bo dla mnie jest istotniejsze, żeby dostarczyć w czasie. Jeżeli mogę przeprowadzić gruntowną analizę czegoś, zaprojektować to wszystko, to są plusy, to są wielkie plusy. Jestem przygotowany na wszelkie wymaganie, które zostało uwzględnione. Nie zastanawiam się, czy teraz mam stworzyć jeden moduł z wymiennymi jakimiś interfejsami, bo na bazie wymagań jestem w stanie podjąć, w zależności od mojego doświadczenia, lepszą, gorszą decyzję, ale świadomą. Tu nie ma niespodzianek. Dlatego ten waterfall wcale taki zły nie jest. Jestem w stanie to zaplanować, jestem w stanie zdefiniować wszystko przed rozpoczęciem pisania. Nie ma później tej straty. Okej, no to teraz agile. Agile jest trendy, może już nie tak jak kilka lat temu, ale nadal w wielu firmach, to nieważne, czy to jest korporacja, startup, cokolwiek innego, Kanban, Scrumbat, wszystko, co jest z Agilem związane, jest fajne. Dlaczego? Agile pozwala mi na elastyczność. Pozwala mi na zmienność.
a to są korzyści, które dla mnie są fajne, ale jest jeszcze jedna fajna cecha. Szybki czas dostarczenia projektu. Szybki feedback loop. Ja szybko coś dostarczam, jeżeli dostarczam iteracyjnie, inkrementalnie. Jeżeli dostarczam inkrement, to ja szybko coś pokazuję odbiorcy. On szybko to weryfikuje, ja jestem w stanie się dostosować. To są niesamowite plusy. Pokazuję coś szybko, więc nie muszę czekać tej fazy analizy, projektu, implementacji i pokazania klientowi. Czyli nie wiem, rok, dwa. Nie, ja za miesiąc, dwa tygodnie, tydzień, w zależności od wielkości projektu, ja już coś mam. Coś, co można zweryfikować, coś, co można kształtować, poprawiać, z czym można pracować, co można rozwijać dalej. Agile pozwala mi na bardzo dobre podejście do priorytetów. Jeżeli po wcześniejszych inkrementach dochodzę do wniosku, że kolejne priorytety już nie są tak ważne, bo to, co mam, tak naprawdę spełnia moje oczekiwania, to mogę się tego pozbyć, mogę oszczędzić pieniądze. Mogę to wymienić, mogę to przekuć na jakieś inne funkcjonalności. Mogę się zastanowić, czy poprawić to, mogę zainwestować w jakiś research i tak dalej, i tak dalej. Więc Agile jak najbardziej ma swoje plusy. I każda metodologia, metodyka wytwarzania oprogramowania ma swoje plusy, ma swoje minusy. I to jest fakt. Dlaczego to jest fakt? Jak mieliśmy waterfalla tylko w głowach, bo tak naprawdę to nie jest tak, że odkrywamy i, to nie jest tak, że wymyślamy metodyki wytwarzania oprogramowania, opisujemy je, a później idziemy do ludzi, ej, może zaczniecie wytwarzać to w taki sposób. Nie, to jest tak naprawdę, to wygląda w taki sposób, że zauważamy coś, zauważamy pewne procesy, które działają, które zadziałały pierwszy, drugi, trzeci raz, czwarty i dochodzimy do wniosku, że po co inni mają odkrywać koło na nowo, skoro ja mogę się podzielić tym, jak nam się udało. I tak został opisany waterfall. Tak później ukuli Extreme Programming, Agile'a, wszystkie frameworki agile'owe. To nie jest wymysł kogoś. To jest zebranie tego, co robili i podzielenie się wynikami tego, co pozwoliło nam odnieść sukces. Czy kiedy waterfall może się przydać? Wyobraźmy sobie, że mam mikroserwisy i coś jest, pewien klocek jest niewydajny. Szybka dyskusja, szybka na zasadzie nie więcej niż tydzień. Rozpoznanie przez zespół deweloperów stwierdzają, że obecnie się tego nie da poprawić, ale jesteśmy w stanie to przepisać, ponieważ przez dwa lata jest mnóstwo nowych narzędzi, mnóstwo nowych bibliotek, da się. Dajcie nam trochę czasu, to przepiszemy. Okej, podejście do takiego przepisania waterfallowe, wykorzystanie waterfalla do samego tego przepisania wcale złe nie jest. Dlaczego? Ja mam zbiór wymagań. Jeżeli to jest dobrze przetestowane, ten mój mikroserwis, moduł, aplikacja, cokolwiek, to jest mój zbiór wymagań. Mogę do tego dorzucić jakąś jeszcze analizę, jak te procesy pod spodem działają. Jestem w stanie to zebrać wszystko na samym początku. Oprócz tego mam jeszcze dodatkowy input. Jest ta aplikacja, której wymagania znam, plus to, czego ona nie robi, a ja chcę, żeby zrealizowała. Czyli w moim przykładzie wydajność. Zastanawiam się, jak ją ocenić, zastanawiam się, co może mi w tym pomóc. To wszystko umieszczam, projektuję i zaczynam implementację. Jestem w stanie to z waterfallowym podejściem zrealizować. W bardzo dobry sposób. Wcale mi to nie przeszkadza, że nie będę agile. Nie będę na czasie. Z drugiej strony mamy agile, który przydaje się, jeżeli nie do końca wiem, co chcę zrobić. Albo może wiem, co chcę zrobić, ale jest tego tyle, że wiem, że mi się nie uda. Więc sobie priorytetyzuję. Podchodzę do tego inkrementalnie i w momencie, kiedy klient, odbiorca produktu wie, że już jest wystarczająco, good enough, ja przestaję, dalszy rozwój danej funkcjonalności odkładam na później. Więc z metodykami też nie jest tak zero-jedynkowo. Niestety, niestety. To zależy od wielu zmiennych. Zależy od waszego projektu,
które zmienne są istotne. Zależy od tego, czy pracujecie sami, z wieloma, czy z innymi deweloperami. W jednej lokacji, w wielu lokacjach. Każda z tych zmiennych jest, istnieje. Nie każda musi być wzięta pod uwagę, ale one pozwalają wam zdeterminować, wybrać dobrą odpowiedź. Okej, okay, no to Rimo, praca w biurze. Kolejny temat też z naszego obszaru. Dlaczego praca w biurze jest fajna? Można pogadać, dokładnie. A jak wiadomo, liczne badania pokazują, rozmowa twarzą w twarz jest najefektywniejszą formą rozmowy. Jasne, jeżeli już się dobrze znamy, długo pracowaliśmy, to inne formy komunikacji również pozwalają nam osiągnąć rezultat. Ale jeżeli chcę coś wymyślić, chcę rozwiązać jakiś problem, najlepiej jest zebrać grupę ludzi w jednym pokoju i pozwolić im się dogadać. Jest najszybsza wymiana zdań, obserwacji, wątpliwości, sugestii. Mogą sobie szkicować, machzać, mogą robić cokolwiek. Jest to najwydajniejsze. Więc tak, mogę pogadać. Drugie, nie z punktu widzenia deweloperów, no ale widzę, czy pracownik pracuje te 8 godzin. To też jest jakiś plus. Mam go zawsze pod ręką, czy jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. Jeżeli to jest praca remote, to może go nie być, może być. Jasne, mogę go poprosić, żeby był, ale może akurat gdzieś wyskoczy, nie wiem jak go znaleźć, etc. A tutaj zapytam kogoś, gdzie jest Sebastian, a wyszedł na kawę, no okej, będzie za 10 minut. Więc jak najbardziej, są plusy pracy z biura. Ale praca zdalna też ma swoje plusy. Kiedy się przydaje? Jeżeli miałbym zrealizować jakiegoś tula, u nas jest, nie wiem, 60 osób teraz pracuje nad projektem. Jeżeli dogadalibyśmy się, że potrzebujemy jakiegoś tula i ja bym był osobą, która miałaby go zrealizować, wydajniej byłoby dla mnie wziąć komputer do domu, siąść i to napisać. Dlaczego? Ludzie do mnie nie przychodzą i nie mówią: Sebastian, mam szybkie pytanie. Pytanie może być szybkie, tylko problem jest, że odpowiedź może być długa. Nikt mnie nie zaczepia, nikt mnie nie zaprosi na jakiś ad hoc meeting. Eliminuje wszelkie rozpraszacze wokoło. Ba, nawet żywa dyskusja z tyłu, pomimo założonych słuchawek, czasami dociera do mnie, niestety. A tak, pracuję w domu, puszczam na maksa regulator, leci jakaś dobra muzyka, a ja sobie piszę. To jest dobrze zdefiniowana praca, jestem w stanie ją wykonać. Kolejna rzecz, jedni pracują rano, drudzy wolą wieczorem, wtedy czują się najbardziej produktywni. Praca zdalna pomaga mi to wybrać. Kolejna rzecz, mogę zmieniać lokalizację. Mogę dzisiaj być w Krakowie na JDD, wracając z Wrocławia z jakiejś konferencji, później pojechać do Warszawy i cały czas być w pracy. Też jest pewien komfort. Mogę pozwiedzać te miasta po pracy. Mogę sobie podróżować. Z mojej strony rewelacja. Ale to nie jest tak, że możemy się dogadać na 2 dni w tygodniu pracy zdalnej, a reszta musisz siedzieć w biurze. Albo tydzień pracy zdalnej w całym miesiącu, a resztę musisz siedzieć w biurze. Albo pracuj zdalnie cały czas. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Możemy się szybko zgromadzić, pogadać, omówić problem, jeżeli pracujemy w jednym miejscu. Ale i o ile to jest dużo efektywniejsze przy pracy zdalnej, to teraz jeżeli zdefiniujemy sobie zadania atomowe, odseparowane, to już nie ma problemu pracy zdalnej. To nie jest uzależnione od tego, że ja mogę pracować 2 dni. Dlaczego 2? Czemu 2 jest lepsze niż 1 dla mnie, a nie mogę pracować tygodnia? To powinno być podparte jakimiś dobrymi argumentami. Jeżeli badamy jakieś nieznane tereny i musimy się wymieniać wiedzą, to tak, wtedy warto być w jednym miejscu. Ja już nie mówię, że w biurze, ale w jednym miejscu. Z drugiej strony, jak już rozwiązaliśmy pewne problemy, albo mamy dobrze zdefiniowane kolejne kroki atomowe, takie, że może nad tym
pracować jedna osoba, posuwając się do przodu, to praca zdalna jest idealna. Może ja nie lubię towarzystwa innych ludzi, a może je lubię. To jest moje personalne odczucie, ale tak ono ma wpływ na efektywność mojej pracy. To są zmienne, które powinny definiować, czy to powinna być praca zdalna, czy z biura. I pewnie jeszcze wiele, wiele innych, ale tak jak ze zmiennymi, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, do tego równania podkładamy inne, ponieważ nie wszystkie mają odpowiednią wagę w danym miejscu. Okej, to sobie przeskoczę, bo czas mi powoli ucieka. Refaktoryzacja. Ja przez wiele lat byłem takim ewangelistą refaktoryzacji. Dla mnie to trzeba robić. Jeżeli nie refaktoryzujesz, to wcześniej czy później twój projekt się pogrąży. Wszyscy będą tam płakali, nie będą wiedzieli, co zrobić. Estymaty będą szły. To będą tak absurdalne liczby, że nikt za to nie będzie chciał zapłacić. Menadżerzy będą chcieli dorzucać nowych ludzi. Co się dzieje, jak oni dorzucą nowych ludzi? Absolutnie nic. Będziemy to produkować jeszcze dłużej. Dlaczego? Bo tych nowych ludzi muszę zaznajomić z domeną, muszę im wytłumaczyć, dlaczego to tak robimy, muszę im wytłumaczyć, dlaczego nie zrobimy tego po Bożemu, bo się nie da, bo tu zrobiliśmy, popełniliśmy takiego haka, takiego haka, takiego haka. Będą chcieli wydłużyć czas i to jest okej. Tylko nie zawsze będę w stanie im powiedzieć, czy ja w tym czasie będę w stanie skończyć. To się dzieje bez refaktoryzacji. Z drugiej strony refaktoryzacja jest fajna. Tak po prostu. Dlaczego? Jeżeli kolega z zespołu napisze kod, a ja go poprawię, mogę mu powiedzieć, że popatrz, to wyglądało tak, porównaj sobie z tym. Widzisz różnicę? No jasne, że widzisz. A jak nie widzisz, to pokażę komuś innemu, kto zauważy. Refaktoryzacja cieszy. Poprawiam. Deweloperzy mają, to jest niesamowicie fajna cecha w deweloperach, w naszej branży w ogóle. My lubimy robić dobrze w kodzie. My lubimy spełniać oczekiwania naszych klientów. My naprawdę chcemy zrobić to wszystko jak najlepiej, jak najszybciej, jak najpoprawniej się da. Tylko czasami nam nie wychodzi. I po to jest refaktoryzacja. Ona pozwala nam doszlifować to niedoskonałe rozwiązanie. No to z drugiej strony. Refaktoryzacja to strata czasu. No bo ja muszę ją zrobić. Jeżeli mam zespół deweloperów, który nie refaktoryzuje i nagle powiem im, nie no, refaktoryzujcie, bo dzięki temu będzie lepiej, to oni mi powiedzą w taki sposób. Sebastian, nasza aplikacja jest już na rynku X lat i żyje. Nadal mamy klientów. To po co nam refaktoryzacja? Okej. Z drugiej strony, Sebastian, no to jest, skoro mamy tych klientów i ty nam każesz refaktoryzować, ja muszę na to poświęcić czas. Będę funkcjonalność dodawał dłużej. Klient będzie musiał więcej zapłacić za to samo, bo ja muszę refaktoryzować. I to są dobre argumenty. To są argumenty, które jak usłyszycie, to ciężko się z nimi nie zgodzić. Tylko refaktoryzacja nie zwraca się już w tym momencie. A te argumenty, te dwa podane przede mną, przytoczone przeze mnie przed chwilą, odwołują się do takiego założenia mylnego. To jest, myślę, że to jest świadome wprowadzanie swojego rozmówcy w błąd. Używam takich argumentów, z którymi on w stanie nie jest się pokłócić. Tylko istota jest taka, że refaktoryzacja wpływa na moją pracę w przyszłości. Mi się szybciej będzie pracowało następnym razem. Skąd wiem, bazując na projekcie, który obecnie nie refaktoryzuje, skąd wiem, że refaktoryzacja się przydała? Jeżeli jest zespół deweloperów i on w tydzień dostarcza pewną funkcjonalność, za 2 miesiące dostarcza ją w 2 tygodnie, po roku dostarcza ją w miesiąc, to tutaj właśnie widzicie brak refaktoryzacji.
Dodajemy kod, który rośnie, jest coraz bardziej skomplikowany, więc mi zajmuje coraz więcej czasu zrobić to samo, bo muszę się w tych wszystkich zawiłościach odnaleźć. Więc refaktoryzacja to jest sposób na zmniejszenie tej degradacji. Ale żeby nie było, to jest dobry argument za tym, żeby jednak refaktoryzować. Tylko żeby nie było, nie każda refaktoryzacja ma sens. Jeżeli ja wpadam do klasy, która ma 10 tysięcy linii kodu, 50 ifów i mam dodać 51, czy warto ją refaktoryzować? Tak, nie? To zależy, dokładnie. Od czego? Nie, nie. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie refaktoryzuję, bo nie mam testów, to ja ci podrzucę kilka pomysłów, jak refaktoryzować bez testów. Ja ci podrzucę kilka pomysłów, jak napisać te testy szybko. Od czego zależy? To teraz pierwszy argument. Ta klasa już ma 50 ifów, więc dorzucenie 51 tylko niewielkim stopniu zwiększa jej złożoność. Prawda, fałsz? Prawda, oczywiście. Tylko, że refaktoryzacja nie ma na celu naprawy świata. Główną zasadą refaktoryzacji jest zostawiać go w lepszej formie, niż go zastałem. Więc jeżeli nie dorzucę tego 51 ifa, to nie jest gorzej. Jeżeli dorzucę go, no to właśnie zdegradowałem. Więc tutaj osiągam korzyść. Ale mimo to, kiedy może to nie mieć sensu? No wyobraźmy sobie, że ja teraz robię jakieś zmiany w tym wielkim moduliku i dochodzę do wniosku, tak, powinienem to zrefaktoryzować, ponieważ jestem dobrym programistą, naczytałem się mnóstwa fajnych książek, byłem na wielu fajnych konferencjach i tam mówią, refaktoryzuj cały czas. Okej? A kolega obok mi mówi, Sebastian, rób z tą klasą co chcesz, bo za tydzień wymieniamy to na jakąś bibliotekę. Ta refaktoryzacja nie ma sensu, bo tak, ja wtedy tracę czas. Takie refaktoryzacje nie mają sensu. Dlatego co robicie, ja nie mówię o takich drobnych refaktoryzacjach, ale o refaktoryzacjach, które rzeczywiście wpływają już na zależności pomiędzy klasami, albo trwa inny sposób mierzenia, które trwają więcej niż 15 minut. Jeżeli refaktoryzacja trwa więcej niż 15 minut, to dobrze się nią podzielić z kimkolwiek. Powiedzieć, ja chcę zrobić to. Bo jeżeli to jest 15 minut, to na pewno nie jest jakieś szybkie wydzielenie prywatnej metody, rename i tak dalej, i tak dalej. To idę w obecnej dobie nam załatwia w ciągu 10 sekund. Dlaczego warto się dzielić? Bo właśnie możemy usłyszeć taki feedback. Mój zespół już nad tym pracuje. Zostaw to w takim kształcie, jaki jest, bo my już nad tym pracujemy. Zostaw to, bo my to wymieniamy w niedługim czasie. Już podmieniamy. To są istotne informacje. I w takim momencie ja nie potrzebuję robić tej refaktoryzacji. Więc niestety ze smutkiem przyznaję, że nie zawsze jest potrzeba. Okej, no to była refaktoryzacja. Teraz wszystkie tule, praktyki, reguły i tak dalej, i tak dalej. Czy kiedyś byliście na interwiu i zadali wam pytanie, znacie test-driven development, code review? I po odpowiedzi tak usłyszeliście, ale to mam nadzieję, że nie robicie. No nie, zazwyczaj to działa w drugą stronę. Pytam o TDD, okej, fajnie, no to wymień te trzy fazy TDD, co one znaczą, dlaczego robimy i tak dalej, i tak dalej. Staram się raczej wywiedzieć, dlaczego warto robić cokolwiek z tego. Czy piszesz testy? No oczywiście, że piszę. Kto nie pisze? Czy robię code review? Oczywiście, że robię code review, no bo wymieniamy się wiedzą, pomaga, dzięki temu lepiej rozumiemy kod, etc., etc., etc. Na interwiu bardzo ryzykowne by było powiedzieć, nie robię code review, nie dlatego, że u nas się nie robi, tylko ja nie robię, bo uważam, że to jest bez sensu. To by było bardzo ryzykowne. Myślę, że trzeba byłoby się sporo napocić, żeby teraz wybronić się z takiego stanowiska, a jednak zostać zatrudnionym w danej firmie. Okej, to skoro TDD robimy, code review robimy, parujemy się, piszemy testy, to teraz
Czy znacie dewelopera, ja już nawet nie mówię o was, czy znacie dewelopera, który mówił albo broni tych praktyk i jednak tego nie stosuje? Ja znam kilku, którzy na interwiu mnie zachęcali, no bo u nas się testuje, u nas jest ta piramida testów, takie testy, tutaj stosujesz BDD, tutaj TDD, rewelacja. A później jak sobie się z nimi parowałem, piszemy kod i tak tylko, dobrze, a nie zaczynamy od testów? Nie, tutaj nie ma sensu. Tutaj nie trzeba od testów. Okej, a to przetestujemy to później? Nie, to jest, ja wiem, to robiłem to już kilka razy. To na pewno działa. Nie ma potrzeby. I to jest takie ukryte. Bo ja z jednej strony, jak ktoś się mnie zapyta, Sebastian, czy uważasz, że pisanie testów jest fajne? To ja odpowiadam, tak, uważam, że pisanie testów jest fajne. Idę do komputera i piszę bez testów. To jest ukryte. Ale są deweloperzy, którzy są w stanie powiedzieć, że nie robią code review, bo to jest strata czasu. Dlaczego to jest strata czasu? Ponieważ jest u nas 12 zespołów, dużo tych code review powstaje. Ja musiałbym spędzać 4 godziny dziennie na robienie review. Wiesz, jeszcze ja napiszę komentarz, oni się nie zgodzą, nie wiem czemu. Muszę iść do kogoś takiego, wytłumaczyć mu, dlaczego jest w błędzie. On później to poprawi, wróci do mnie. Cały dzień mi minął właśnie. Więc ja mu tam klepnę albo w ogóle nie popatrzę. Nie robię code review, bo wolę sam coś napisać, niż popatrzeć na inny kod. Analogicznie z TDD, z BDD, z czymkolwiek nowym. Ja to próbowałem, naprawdę. Chciałem zacząć, bo naczytałem się, że jest takie fajne, ale wiesz, to dużo czasu wymaga. Z drugiej strony, i to jest fajny argument przeciw TDD, z drugiej strony, no wiesz, musiałbym testować te wszystkie gety, sety, czy ja muszę to testować? No i ciężko się kłócić z takimi z takimi argumentami, tylko że jak ze wszystkim, to zależy. Nie musisz testować wszystkiego. Dlaczego? Bo pewne funkcjonalności są na tyle oczywiste, na tyle proste, że tak, widzisz, że to działa. Jakieś DTO. Czy będę to testował tylko i wyłącznie dlatego, że mam tak zapiętą statystykę do coverage'u, że ona mi przeleci przez wszystkie klasy i powie mi, ta klasa nie jest pokryta, więc ja napiszę, spędzę pół godziny, ba, nawet 10 minut, żeby ją pokryć testami? Po co? To mi nic nie daje. Z drugiej strony, jak mam jakąś skomplikowaną funkcjonalność, to chciałbym ją mieć przynajmniej trochę przetestowaną. Ja nie mówię już wszystko, ale przynajmniej te najciekawsze przykłady. Z TDD, analogicznie, no nie każdą funkcjonalność chcę testować. Proste repo, których się ja napisałem w swojej karierze wiele, wiele razy, no już niekoniecznie będę je pisał w TDD. Napiszę, przetestuję integracyjnie, ale bez TDD. Dlaczego? Bo tutaj mechanika się nie zmienia. Natomiast jeżeli miałbym napisać jakiś ciekawszy algorytm, złożony, z wieloma zmiennymi, to tak, tutaj bym podszedł do tego w myśl TDD. Dlaczego? Bo to mi po pierwsze pozwala dobrze to przetestować. Dlaczego dobrze? Bo testuje to, bo implementacja idzie za testami. I ten test to nie jest test sam w sobie, to jest kolejny przypadek użycia. Więc ja dodaję funkcjonalność, dodając kolejne wymagania. Tutaj TDD się przydaje. Ale tak bezrefleksyjnie, po co? Z jakąkolwiek praktyką, z jakąkolwiek złotą zasadą, z jakimkolwiek podejściem. Tylko i wyłącznie dlatego, że mówią, że TDD jest fajne, to się szybko wykończycie, nawet jeżeli macie duży pokład dobrych chęci. Okej. Dobra, to się ostatni, bo widzę, że się zbliżam do końca. Są ludzie, którzy lubią robić zmiany. Takie, tylko ja nie mówię o takich malutkich zmianach, tylko ogromne zmiany, jeżeli chodzi o projekt, bo widzimy, że obecny model danych nie działa, musi zostać rozwinięty. Więc co można zrobić? Taki najprostszy krok. No po prostu zmieńmy to. Przepiszmy. Weźmy, popatrzmy, jak to działa
plus minus teraz i spróbujmy to zrealizować jak najszybciej, bo będzie lepiej. I tutaj pragnę zaznaczyć, że tak, kod przypuszczalnie będzie napisany lepiej. Będzie dużo bardziej czytelny, będzie łatwiej go zrozumieć, będzie łatwiej przez niego przejść. No to z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy cały czas mówią, że no dobra, no ale jeszcze nie wiemy tego, musimy to przeanalizować. Ja rozumiem, żebyś chciał, ale jest tyle pytań, na których nie mamy odpowiedzi. I to jeszcze nie jest problem, że mamy tyle tych pytań, bo ja sam jestem w stanie wylistować dużo niewiadomych, ale o wielu możemy zapomnieć. Są ludzie, którzy coś wiedzieli, ale już z nami nie popracują. I ja się zgadzam z tobą w zupełności, że my musimy zmienić ten kod, żeby był lepszy, czytelniejszy. Ale dopiero jak odpowiemy na te wszystkie pytania. Dopiero jak pogadamy z tymi wszystkimi, dopiero gdy przeanalizujemy kod od początku do końca, bardzo skrupulatnie pogadamy z tymi wszystkimi ludźmi, którzy wprowadzali przez lata w nim zmiany, dopiero wtedy. No i to wtedy nigdy nie następuje, bo to jest niesamowicie długi czas. Okej, to takich zmian nie robić? Nie, bo to się nie opłaca. Musimy się zmieniać z jednego prostego powodu. Narzędzia nam się rozwijają. Biblioteki mają coraz nowsze wersje. Tam są naprawiane bugi, tam są dodawane nowe funkcjonalności, które dużo zrobią za nas. Dużo czegoś, co my już robiliśmy do tej pory. I taka ciągła zmiana, takie poprawianie kodu, przyzwyczajanie się do takiego poprawiania kodu sprawia, że tym prościej jest nam zmieniać również, dbać również o tamte biblioteki. Jesteśmy w stanie dodawać funkcjonalności, o których nam się nie śniło 5 lat temu, właśnie przez takie zmiany. Ale co z tym bezpieczeństwem? I to jest dobre pytanie. I to jest zasadne pytanie. Zacząć wprowadzać zmiany tak po prostu, to jest czysta głupota. Jesteśmy deweloperami i powinniśmy być rozsądni przy podejmowaniu każdej decyzji. Więc możemy sobie zbudować kryteria akceptacyjne. Kiedy ja będę wiedział, że ta funkcjonalność... Jakie są ryzyka? Co może mi się nie udać? Mamy takie scenariusze, wylistujmy je sobie. Mamy też scenariusze, o których nie wiemy. Tutaj mamy takie wolumeny, ilości użytkowników, ilości danych, etc., etc., ale one nam przynoszą tyle pieniędzy, tyle zaoszczędzamy, etc., etc. Zidentyfikujmy to, czego brak nas boli najbardziej i zastanówmy się, jak to przetestować. Można to przetestować. Możecie włączyć, najprostszy przykład, włączyć dwie funkcjonalności równolegle. Jak trudne to jest, to już zależy od aplikacji danej funkcjonalności. Na samym końcu można porównać wyniki. Oczywiście, jeżeli tu jest jakaś persystencja, etc., etc., to takie banalne nie jest. Ale to się da zrobić. Kwestia tylko, trzeba zidentyfikować to, co nas to, co nam najbardziej może zaszkodzić i zastanowić się, jak możemy się przed tym, jak możemy zminimalizować to ryzyko. Bo tak naprawdę w pracy dewelopera to o to właśnie chodzi. Nigdy nie uda wam się zrealizować czegoś idealnie. Z tym trzeba się oswoić. Nigdy nie napiszecie kawałka kodu, który będzie bezbłędny. Taka życie. Nigdy nie przewidziecie wszystkich scenariuszy, które mogą przyjść. Bo niestety nasze umysły są ograniczone. Z drugiej strony załóżmy nawet, żebyśmy przewidzieli. To mam komplikować kod od razu i przygotować się na to wszystko? Też nie byłoby to rozsądne. Niestety takiego złotego środka, czy to na techniki programowania, wytwarzania programowania, czy to na metodologię patrząc, czy to patrząc na prawa, wzorce, reguły, takiego złotego środka, którego przestrzeganie sprawia, że na pewno będzie dobrze, nie ma. Dlatego odpowiedzią standardową jest to zależy. Ale to zależy właśnie od wielu czynników. I pytania, szukanie, to dla mnie jest jeden z środków, który sprawia, że który jest najbliżej tego idealnego rozwiązania. Jeżeli zacznę pytać, dlaczego jest mi potrzebny... Sebastian, nasza aplikacja jest niewydajna.
Okej. Okay. Co to znaczy, że jest niewydajna? No bo przetwarza, nie wiem, zamiast sekundę przetwarza coś minutę. No okej. Okay. Czy to źle? To zależy. Z tym, że z pytaniami też można zabłądzić. Mogę pytać. Jeżeli nie podejmę decyzji, a skupię się na wałkowaniu, no to nie ruszę z miejsca. Więc dlatego pytanie jest najbliżej, ale jeszcze nie idealne. I tak naprawdę, no, i tak naprawdę, czy to jest jakiś problem, że żaden wzorzec, żadna metodyka, żadne narzędzie nam nie daje tego złotego rozwiązania? Czy to właśnie nie dlatego jesteśmy programistami, bo lubimy być kreatywni, lubimy robić coś pierwszy raz, lubimy rozwiązywać problemy, z którymi ludzie inni nie chcą się mierzyć i realizujemy to wszystko. Więc czy problemem jest, że nie ma złotego środka? To zależy. Okej. Ja jestem Sebastian Malaca. Dzięki wielkie. Jak co, to jeszcze tu jestem, więc zapraszam do rozmów.